Siemanko, jesteśmy na torze Lobo Racing Przybyszowy. W tym roku organizujemy czwartą rundę mistrzostw Polski Strefy Południowej. Pogoda nam dopisuje, frekwencja tak samo. Motocykle są przygotowane. W tym roku wprowadziliśmy delikatne zmiany na torze. Nitkę przedłużyliśmy o około 500 metrów. Sami jesteśmy ciekawi, jak się sprawdzi, jak się będzie to podobało zawodnikom. Na treningu kwalifikacyjnym zająłem 5. miejsce. To jest bardzo przygotowany. Trenowałem tutaj tydzień temu. To jest lekko piaszczysty i jest z kim walczyć. Zamiast wziąć od dwusuwa paliwo, niechcący pomyliłem banki i wziąłem od czterosuwa i mi motor się mylił. Pierwszy raz jesteśmy tutaj na torze w Przybyszowej. Bardzo fajny obiekt, bardzo nam się podoba. Pierwszy raz w tym roku jesteśmy na strefie południowej, bo tak to na co dzień jeździmy w strefie zachodniej, a akurat mamy wolny termin, nic nam się nie pokrywa, więc była możliwość i okazja, żeby tutaj przyjechać. Generalnie przyjazd tutaj na dzisiejsze zawody strefy południowej na tor do Przybyszowych potraktowałem jako trening. Moją macierzystą strefą jest strefa zachodnia. No jechało się fajnie. Ze startu w pierwszym wyścigu nie poszło za tak źle. Walka z Wojtkiem Kucharczykiem do mety. W drugim wyścigu słaby start, ale do mety udało się na drugim miejscu dojechać. No i ogólnie drugi, nie było źle, tor fajny, zawody też fajne. Jestem tutaj po raz pierwszy, tor bardzo mi się podobał. Jestem zadowolony z dzisiejszego startu. Zająłem trzecie miejsce. Trochę ostatnio mało czasu mam na trenowanie, ale wczoraj byłem na to, że w Kowali robić formę, także nie poszło tak źle.